Agata Młynarska, znana z swoich silnych opinii na temat mediów i ich odpowiedzialności społecznej, zareagowała stanowczo na wywiad przeprowadzony przez TVP Info z Jolantą Kwaśniewską. Młynarska w swoim wpisie na Instagramie skrytykowała zarówno pytanie o możliwość zostania babcią, jak i całą koncepcję tego rodzaju zapytań jako część mediowej narracji. Podkreśliła, że pytania dotyczące osobistych i życiowych wyborów, takie jak decyzja o posiadaniu dzieci. Są głęboko prywatne i ich publiczne omawianie może być niewłaściwe i nieetyczne. Dziennikarka opisała takie pytania jako tani chwyt, mający na celu wywołanie emocji i zdobycie większej oglądalności kosztem prywatności osób. Młynarska stwierdziła, że media powinny promować kulturę szacunku dla indywidualnych decyzji i unikać personalizowania kwestii, które mogą być dla niektórych osób źródłem bólu lub dyskomfortu. Tego typu kontrowersje wokół prywatnych spraw publicznych osób często wywołują szerszą dyskusję na temat granic dziennikarstwa i odpowiedzialności mediów. Wywiad z Jolantą Kwaśniewską, który mógł być intencjonowany jako wzruszający lub osobisty, został przez Młynarską uznany za przykład niewłaściwego podejścia do tematu, co skłoniło ją do publicznego wyrażenia swojego zdania i wezwania do większej uwagi na etykę w mediach.